Tak, proszę Państwa, cieszymy się rozmowy w tłoku. Proszę Państwa, do rozmów w tłoku dzisiaj zaprosiłem cały Sejm, prosząc o potwierdzenie przybycia lub też usprawiedliwienie ewentualnej nieobecności. No i w efekcie stawił się tylko jeden gość. Powitajmy, proszę Państwa, premiera Donalda Tuska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pójdzie pan na bal prezydentów? Pojawi się na jak najbardziej. Bal? Jak najbardziej to pana zaskoczy. Bardzo się cieszę na ten bal. Tym bardziej, że wystąpię na nim już za 2 lata w roli gospodarza. Zapraszam państwa bardzo. A tymczasem wzorem posłów z PiS-u napiszę sobie usprawiedliwienie. Bardzo dobrze, panie Donaldzie, że pan to porusza, bo akurat posłowie PiS ostatnio zasypali kancelarię Sejmu usprawiedliwieniami za... Usprawiedliwieniami. No właśnie, za tę nieobecność w lipcu, prawda? W lipcu za nieobecność. I podobno niektóre są bardzo zabawne. To usprawiedliwienia. No, usprawiedliwienia są bardzo. No już trzeba z tym się zwrócić do Bronka Komorowskiego. On jest zastępcą premiera do spraw makulatury. Ale właśnie, po co pytać Bronka Komorowskiego, skoro jest z nami Nelly Rokita? Jest. Tutaj, Nelka? Tak, z tyłu, właśnie. Ona niesie usprawiedliwienia. Tak, tak, dzień dobry, a witanie później. Oj, Donaldu, kochany Donaldu, się cieszę, że ty jesteś taki dobry. Proszę, a tu są właśnie usprawiedliwienia moich przyjacieli z Sejmu. Tu one są. Ale ile tego? Co ty robisz? Wstań, co ty? Proszę ciebie, zaklinam ciebie w tym momencie na wszystkie rakiety świata. Nie odbieraj nam pieniążka. Zostaw nam te 300 zł. My mamy rodziny. My mamy prezesa na utrzymaniu. Nela, proszę cię, no powstań, miej honor. No, ja mam honor, oczywiście, ale on z Bogiem i ojczyzną poszedł na lekarskie, no grypa. Co ty ze sobą przyniosłaś? Pokaż to. No właśnie, chodź, to tam, są usprawiedliwienia moich spokojnie. Przyjacieli z PiS-u, proszę tutaj. Proszę bardzo. Czytaj, proszę. Proszę. Ja tu nie odzywam się, po prostu czytaj. Uprzejmie proszę o usprawiedliwienie nieobecności córki mojej Beatki Kępy podczas głosowania w dniu 11 lipca. Powód? Beatka była niedysponowana, bolał ją brzuch i cała reszta Kępy. Ale nie, przepraszam bardzo. Cała reszta, że nogi. Nie, ale przepraszam, ja ją widziałem na schodach w Sejmie wtedy. Ale ona tylko na chwileczkę wpadła po jubuprom. A i to jest wszystko? To znaczy nie, ona jeszcze wzięła nospę i watę, ale ja miałam o tym nie mówić. Ale nie pytam, czy to wszystkie usprawiedliwienia są, znaczy, Nela. No nie śmieszy mnie, naprawdę, tam są jeszcze 2 tyry przed studiem. A pani ma jakieś usprawiedliwienie, pani Neli? A oczywiście, panie redaktorze, że mam. Miałam i mam, je przechowuję w swojej głowie, wie pan, tam jest dużo wolnego miejsca, więc wkładam tam to różne duperele. To prawda, tak. Mogę je otworzyć nawet. Ale proszę się nie krępować. Ale panie redaktorze, niech pan podejdzie tutaj do mnie i wciśnie, ja mam tutaj za uchem taki przycisk play. Tylko ostrożnie, bo tuż obok ja mam punkt erogenny. Więc... Dobrze. To mogę, proszę, tak? Proszę bardzo. Ale jaki duży. Co to było? Ja mówiłam. Przepraszam, źle nacisnął. Ale on taki duży ten punkt. Bo baterie wypadną, wie pan. Dobra. Moment, no teraz, ale proszę się nie pomylić. Jest. Proszę o usprawiedliwienie nieobecności Nelly Rokity na głosowaniu z powodu wizyty poselskiej na Oktoberfest w Niemcach w dniach od 11 lipca do 29 września. No coś ty! 2 miesiące głowa żłupałaś? No przecież, no jakie 2 miesiące z przerwami na kawę? Ale to świetnie się składa, że spędziła właśnie pani te wakacje w Niemczech, dlatego że u nas właśnie po raz pierwszy bardzo ważna osobistość właśnie z tamtych stron. Dziękuję. Ale to właśnie nie pani, niestety, tylko pani kanclerz Angela Merkel, która przyjechała do nas prosto z Oktoberfestu. Proszę bardzo. Witam was bardzo serdecznie, mówi, że tak pięknych twarzy nie ma nawet w Bundestagu. Chodź, come here. Meine Liebe, come here. Szymonie, das ist...
das ist polnische Big Star. No jeans. Star, Gwiazdy. Stern, Stern, tak. Guten Tag, guten Tag, Angela. Ich bin Angela. Simon, muchas gracias. Ah, hello. Muchas gracias. Guten Tag. Muchas siadaj, gracias. Siadaj, Angie. Siadaj, chcesz poduszkę mieć? O, poduszkę pod zadkiem. Zadkiem? Bardzo dziękujemy za piwo z Oktoberfestu. Bardzo dziękujemy. I właśnie mamy takie pytanie. Dlaczego właśnie zaczęliście Oktoberfest we wrześniu? Przecież, prawda, Oktober to październik. Po prostu nam, Niemcom, różne sprawy dobrze zaczynają się we wrześniu. To samo zawsze powtarzał mój dziadek. Żart. Ojej. Ja pamiętam, jak mnie mój dziadek zabrał, kiedy miałam roczek, na moje pierwsze Oktoberfest. Jakie ja wtedy jadłam kiełbasę. Jakie? Delka. Pamiętam jak dziś, jak dziadek dał mnie moją pierwszą kiełbasę. To była Weisswurst Original. Poczułam się wtedy kimś zupełnie wyjątkowym. Dziś sama jestem dziadkiem i daję Weisswurst Original moim wnukom. One też są czymś zupełnie wyjątkowym. Nel, ale przecież jeszcze nie masz wnuków. Nie? Nie. No to komu je daję? Takie kiełbasy te? Napijmy się. Napijmy się. Pijcie. Zdrowie. Pijcie. Pani Angelo, co panią do nas sprowadza? Program telewizyjny. Mam talent. Ja. To wspaniale. Pani Angelo, wobec tego, co nam pani tutaj pokaże przy tym białym, prawda, piwie, które pani... Ja, Angela, umiem kręcić hula hop, jodując. Ja pokażę. Ein, zwei, drei. Danka. Bo wiesz, mnie zabrakło w twoim występu elementa zaskoczenia. Was? Pozwaj. Zaskoczenie. A ja. Nie, bo gdyby ty zrobiła coś prostego. Prosta, nie wiem, wzięła tego hula hop, połkła, nie? Nie wiem, albo się... No tak, albo się przetła się na pół, podpaliła, zgięła, popruła. To wtedy mogliśmy rozmawiać o tym. A tak to ja nie wiem jak wy, ale brutalnie zastanawiam, jak będzie w przyszłym programie. Pruł się makijaż pani Angeli, bo widzę tam wychodzić z bokami. Ja myślę, że bardzo good, fantastyczne, tylko czemu nie pokazałaś tego numeru z Brukseli, co? Pamiętasz, jak imprezowaliśmy w Brukseli z Sarkozym i z tą jego śpiewającą laską? Jak się nawaliliśmy razem i Sarkozy latał po parlamencie, na golasa straszył tych japońskich turystów swoim wielkim zoomem. I ona wyleciała, nie! Ale ona wyleciała i głosy, wiesz, tam pokazuje. Przepraszam, to wy się bawicie? A Polska przecież stoi w obliczu kryzysu. Ale jakiego kryzysu? Rosjanie za moment mogą odciąć gaz. Co na to Niemcy? O, wie heißt du? Szymon. Ich liebe dich, Szymon. No ale czemu ty jesteś taki oficjalny? Co na to Niemcy? Co na to Niemcy? A co na to? Ja nie wiem. Ja jestem piękna Polska. Gaz, Rosja, das ist kein Problem dla Polaków, no bo wy Polacy i tak ciągle chodzicie na gazie. Czy na gazie? Fantastyczne spotkanie. A ty, herr Szymon, herr prowadzący, to jesteś takie czacho. Właśnie. Ty jesteś, Szymon, taki okrągły jak golonka i taki
taki jesteś tajemniczy. Tajemniczy jak Kinder niespodzianka. I żliwe, ja kocham polskie chłopcy. Nelka, jak ty? Ja kocham polskie chłopcy. Mam chłopaka polskiego. Muchas gracias, pani Angelo, bardzo. A kto jest właśnie w pani typie, jeśli chodzi o polskich mężczyzn? O, Helmut Kohl. Co ty robisz? Co ty się stało? Warum ty porykujesz, Raunelka? Ja przepraszam, bo mnie się przypomniał dom, to znaczy doma, to znaczy hause. Hause. Przypomniałam, ja się tak znienacka moja młodość w Niemczech. Ale to chyba jeszcze wtedy akurat Prusy były. Przepraszam. O, bardzo śmieszne je. Nie, przepraszam, już się zbieram się w sobie. Ale mnie się przypomniało, posłuchajcie, no. Jakie w tych Niemczech to jest piękne, że jakie tam panuje porządek. Ja pamiętam, że za mojej młodości nawet włosów na głowie ja układałem alfabetycznie. Ale to jest nic, posłuchajcie tylko. Tam dzieci w szkole, do szkoły chodzą również po kolei od pierwszej do ósmej klasy. No tylko ja się wyłamałam i tam poszłam na odwrotnie od ósmej do pierwszej, no ale to jest takie... Moje baje. No ale już, no już no, to farmazonen. Was jest dane, świetny. Już. Nelka, takie farmazonen te. Szymon. Menopauzen. Menopauzen. Hormonen. Hormonen. O ja, o. Schal. Entschuldigen Sie bitte. Nein, keine Problem. Herr Szymon, w niemieckich sprechszołach o takich doparalach się nie rozmawia. No, nein. To o czym się rozmawia? O, tam się w ogóle nie rozmawia. Tam panuje miła cisza. I sympatyczny porządek. Oczywiście tylko widownia może przerywać ciszę oklaskami, jeśli jej się... Może przerwać. Może, langsam. Może przerwać ciszę oklaskami, jeśli jej się czyjaś cisza wyjątkowo spodoba. To aż strach pomyśleć, strach. Aż strach pomyśleć. Strach pomyśleć, jak wygląda niemiecka wersja Tańca z Gwiazdami. Pewnie stoicie na baczność w dwuszeregu. Nein. Mogę ja pokazać. Herr Szymon, mogę ja tu dzisiaj tak jest Freund. Można tu pokazać, jak wygląda nasz taki taniec przyjaźni. Mogę. Ja? To jest tak, na przykład, ty Nelka, ty będziesz ta Rosja. No. Ładna Rosja, o. Ja tak dobra, ja trochę. Będę Onia. No, ja. A ty, o, ty jesteś Ameryka. No dobra, może Ameryka. I right, teraz my ten taniec pokażemy, jak my się wszystkie kochamy. Dobra. Jak my się kochamy. Dobra. Uwaga. Pokażcie. Ein, zwei, drei.